to skrótowa demonstracja tego, w jaki sposób można doprowadzić w sobie, w swoim organizmie, w układzie nerwowym do sprawności, która bazuje przede wszystkim na zabawie odnajdywania nowych kierunków ruchu i minimalizacji wysiłku jako głównej zasadzie, która paradoksalnie powoduje wzrost sprawności. Od takich systemów samoobrony jak systema, poprzez takie sztuki uprawiania neuroświadomości jak Feldenkrais czy parę innych metod pracy ze sobą, które mają rozwijać naturalny, zwierzęcy odruch używania własnego wehikułu cielesnego w sposób sprzyjający dla jego rozwoju, młodości i potęgowania umiejętności ciągłego uczenia się. To wreszcie neuroświadomość, która stara się łączyć wszystkie te doświadczenia w kilkanaście podgrup już wytwarzających się projektów, których jeden właśnie widzicie tutaj. Jest to oczywiście bardzo wspólny zbiór zabawy i aktywności z projektami takimi jak W gruncie ruchu czy Animal Flow. I muszę przyznać, że wielką inspiracją dla mnie było właśnie tego typu podejście do ruchu. To, o czym hołduję w mojej odmianie tego typu ćwiczeń, które teraz widzicie na tej demonstracji, jest maksymalizacja lekkości i łatwości. A więc ten poziom, jakby to powiedzieć, unoszenia się nad powierzchnią Ziemi ze stosowaniem wszystkich tych średnio akrobatycznie, ale no powiedzmy już może trochę akrobatycznie wyglądających wariantów, osiągnąłem po dosyć długim okresie tarzania się i używania jak najmniejszej możliwej aktywizacji mięśni szkieletowych, tych dużych, w trakcie tego ćwiczenia. A więc to, co tutaj widać, to rezultat dosyć długich, ale i też bardzo przyjemnych i bardzo powtarzalnych ćwiczeń, w których każdy z tych podzespołów ruchowych, które teraz widzicie, mógł być wykonywany 20 minut dziennie jako jeden wariant. Szkielet jako unerwiona struktura do odgadywania i używania grawitacji w wyniku takich właśnie ćwiczeń, które biorą tylko jeden lub dwa klocki i bawią się nimi. Bawią się tym ruchem, testując milimetrowe odchylenia i warianty poruszania się w przeróżnych kierunkach. Czasami nie wstając z podłogi, czasami używając zaledwie pozycji horyzontalnej. Powoduje, że z czasem zaczynamy poruszać się coraz sprawniej, nie spędzając długich godzin na mozolnym rzeźbieniu naszej struktury mięśniowej, ani też katowaniu naszej struktury kardionaczyniowej, ponieważ chociażby samo znajdowanie się w przeróżnych horyzontalnych położeniach naszego ciała, w tych odzwierzęcych pozycjach, już buduje naszą naturalną zdolność długowieczności i sprawności naszego systemu kardionaczyniowego. To, co tu widzimy, jest tą najbardziej zabawową i improwizacyjną częścią warsztatów i ćwiczeń, które robimy w neuroświadomości. Natomiast zaskakującym jest, jak czasami chociażby taki element, jak takie przejście, które właśnie teraz widzicie, może wywołać w pamięci ciała utrudnienia, bunt i niechęć. Wówczas zatrzymujemy się, obserwujemy, jak w tym momencie zaprowadzony jest oddech, którędy jest wykonywany. Sprawdzamy też, co się mogło przydarzyć, co pamięć ciała podpowiada pod względem tego, co powoduje tego rodzaju dyskomfort i przede wszystkim używamy tak zwanych łatwiejszych rozwiązań, bypassów i tak zwanych lżejszych i bardziej leniwych wariantów ruchu, a potem sprawdzamy, wracając do ruchu, który spowodował dyskomfort w wyniku przeramowania oddechu, sprawdzania, czy można go robić w innym kierunku,
również po tym, jak wykorzystaliśmy nasze doświadczenie, czyli czego dowiedzieliśmy się z pamięci ciała, co się stało w tym momencie, oraz po użyciu wszystkich łatwiejszych oraz około wariantów tego ruchu, czy ten ruch jest już mniej dyskomfortowy, a czy może stał się właśnie przyjemny. I w takim przypadku zaczynamy go robić. I w największej ilości przypadków staje się po prostu łatwy, jak cała ta improwizacja.